Toyota zaprezentowała najnowszą generację Land Cruisera. Nowy model będzie można zamówić w październiku tego roku, natomiast pierwsze egzemplarze będą do odbioru w pierwszej połowie 2024. Tylko z okazji debiutu na etapie przedsprzedaży będzie możliwość zamówienia specjalnej, limitowanej do 3000 sztuk wersji z klasycznymi okrągłymi reflektorami oraz dwukolorowym nadwoziem. Napiszcie w komentarzu, czy bardziej podoba się Wam wersja limitowana z okrągłymi reflektorami, czy już docelowa z podłużnymi reflektorami. Nowy model zachował konstrukcję ramową, ale korzysta z nowoczesnej platformy GAF, która oferuje większą sztywność, lepsze prowadzenie oraz wyższy komfort jazdy. W porównaniu z poprzednikiem sztywność ramy wzrosła o 50%, a łączna sztywność ramy i nadwozia o 30%. Nowa generacja Toyoty ma 492 cm długości, 198 cm szerokości oraz 187 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 285 cm. Porównując do poprzedniej generacji, samochód urósł o 8 cm na długość, o 9,5 cm na szerokość, rozstaw osi zwiększył się o 6 cm, jest natomiast niższy o 2 cm. Kabina będzie dostępna zarówno w wersji 5 lub 7 osobowej. Pojawią się także oczywiście najnowsze systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania. Pod maską nowej Toyoty Land Cruiser znajdziemy 2,8-litrowego turbo diesla o mocy 204 koni mechanicznych, który współpracuje z 8-biegową przekładnią automatyczną oraz stałym napędem 4x4. Na początku 2025 roku pojawi się zelektryfikowany napęd 2,8-litrowej jednostki z 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Jeśli tak, to bardzo proszę o kciuk w górę. Nie zapominajcie też o subskrypcji. Bardzo dziękuję za oglądanie.